Parlamentarny poniedziałek. W parlamentarnym poniedziałku gości dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, witam państwa. Umawialiśmy się na rozmowę o Nowym Ładzie, ale zanim o tym, to chciałabym, żebyśmy porozmawiali o dzisiejszej porannej konferencji posłów Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego i Tomasza Kostusia. Oni odnieśli się do rezygnacji ze stanowiska wojewody opolskiego Adriana Czubaka i powiedzieli tak: to nasz sukces. Najgorszy pisowski wojewoda w Polsce Adrian Czubak został odwołany, nie wytrzymał presji prowadzonej przez nas kontroli poselskiej, a sprawa jest rozwojowa. Od jego następcy żądamy audytu urzędu za okres działalności poprzednika. Jakby pan się odniósł do tych słów? Pani redaktor, powiem w ten sposób. No, posłom Koalicji Obywatelskiej brakuje sukcesu. Partia się sypie, ludzie stamtąd odchodzą, brak programu. Z symulacji pana Paladego wynika, że będą mieli tylko dwa mandaty na Opolszczyźnie, a jest im w tej chwili bodajże czterech, więc tego no, dla dwóch zabraknie miejsca. No tak, Hołownia im odbiera trzy mandaty. Tak, tak. Do tego dochodzi jeszcze no, kwestia takiego poczucia bezsilności, bo gdyby rzeczywiście mieli jakieś programy, jakąś wizję, jakieś propozycje konkretne, no to by po prostu je zaprezentowali. Nie ma czegoś takiego. No to co się robi, to się po prostu albo hejtuje, albo się znaczy nadmiarowo uczestniczy w mediach społecznościowych, albo wręcz przypisuje się sobie zasługi, których nie ma. No mogą równie dobrze zrobić konferencję i obwieścić światu, że jutro znowu wzejdzie słońce dzięki nim dwóm słoneczkom. Zaś już mówiąc poważnie, z tego co ja wiem, to rzeczywiście to były powodem odejścia pana wojewody Czubaka były kwestie natury osobistej. To takie rzeczywiście kwestie natury osobistej i to trzeba uszanować i po prostu więcej na ten temat nie dyskutować. Co do oceny pan, jakby skutków działania pana wojewody, ja myślę, to wyniki wyborów o tym świadczą. Bo pamiętajmy, że jeśli wyborca ocenia, to ocenia nie tylko polityków centralnych, nie tylko programy centralne, ale także to, co się dzieje wokół niego, czyli emanacje rządu w terenie, czyli właśnie wojewodę. No a te wyniki, jakie są, no to każdy widzi. One z roku na rok, z wyborów na wybory są coraz lepsze, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. No i to też jest pewnie powodem frustracji pan posłów z opozycji. Ja myślę, że oni nie działają tak dalej po prostu. To dla nas lepiej. No, ktoś mi kiedyś powiedział, że my jako Prawo i Sprawiedliwość powinniśmy dać nam za taką opozycję w podziękowaniu. I być może trzeba będzie to zrobić. Czyli ta kontrola poselska prowadzona przez obu posłów nie ma nic wspólnego ze zmianą na stanowisku wojewody? Przepraszam, ale jaka kontrola? Czy to, że ktoś przekazał im komplet dokumentów i dalej nic się nie dzieje, to jest kontrola? Dla mnie pojęcie kontrola to oznacza, że po prostu wyciąga się jakieś wnioski, czy z faktów, czy z dokumentów, czy z połączonych faktów i dokumentów. Potem się to komunikuje. Gdzie są wyniki tej kontroli? O czym w ogóle ci panowie mówią? Bo z tego, co ja rozumiem, to oni dostali jakieś dokumenty związane bodajże właśnie z tworzeniem szpitali tymczasowych, ale chyba nie tylko, bodajże 5 miesięcy temu. No i na tym polegała kontrola. Czyli no coś marnie. Może przebijają się przez te dokumenty. Przerost formy nad treścią. Chciałbym zobaczyć, ile było tych dokumentów, ile stron, ile jak długo, jaki czas jest wymagany na przeczytanie jednej strony z analizą tekstu, oczywiście przez przeciętnego posła Platformy, czy też nieprzeciętnego. No dobrze, ale pani, bo to szkoda czasu na rozmowy na ten temat, bo ja mówię, dla mnie, bo była konferencja prasowa także nasza dzisiaj rano. I o tym też na pewno porozmawiamy, tak. Właśnie, bardziej bulwersujące jest to, o czym myśmy mówili na tej konferencji. Posłowie z opozycji chcą zaistnieć. Tutaj jest tam parcie na szkło, nie mają tych możliwości. Wobec tego no, wymyślają próby pokazania się. Im więcej konferencji, im więcej pustosłowia, tym gorzej tak naprawdę. No to widać w wynikach. No, Hołownia nic nie robi. Tak to się mówi w tym filmie słynnym amerykańskim. Wystarczy być. Hołownia wystarczy, że jest. Struktur praktycznie biorąc nie ma. No, jest nieobecny, znaczy jest obecny w mediach, ale raczej nie w polityce. Siła sprawcza jest zerowa. No i Hołowni przyrasta. A im więcej robi Koalicja Obywatelska, czy też Platforma Obywatelska, jak główny składnik tej koalicji, tym te sondaże są coraz niższe. Znaczy, ciekawa analiza. Z tego, co ja widzę, tam jest zero logiki, dlatego że jest brak wyciągnięcia wniosków. No, im więcej się panowie starają, im więcej uczestniczą w sferze medialnej, tym gorzej dla nich.
Przynajmniej jeśli chodzi o sondaże. Mówię, sondaże oczywiście nie są kwestią jakby taką nadrzędną. Nie jest to wynik wyborczy, no ale jednak na to się powinno zwracać uwagę. Tym bardziej, jeśli to o tym mówią wszystkie sondażownie. No to panie senatorze, jeszcze parę słów o nowym wojewodzie opolskim. Od dzisiaj stanowisko piastuje Sławomir Kłosowski, dobrze znany Opolanom, bo był zarówno i posłem ziemi opolskiej, i europosłem z okręgu opolsko-dolnośląskiego, a także wiceministrem edukacji. Jedno zdanie dla starego wojewody, który odchodzi. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pracę. W tym bardzo trudnym okresie, bo pamiętajmy, że oprócz zwykłych obowiązków wojewody oraz dodatkowych, które posiada które powinien reprezentować w województwie opolskim i które reprezentował, to jeszcze do tego dochodzą kwestie związane z COVID-em. To był bardzo trudny okres dla nas wszystkich, ale dla osoby, która sprawuje urząd wojewody także. A co do nowego... No to w równie trudnym czasie obejmuje urząd. Równie trudnym zaświadczeniem, ale dzięki temu, pani sama wskazała jakby krótkie streszczenie życiorysu pana europosła Kosowskiego. Był posłem, zna politykę, zna polityków, bo to też ważne, zna bardzo dobrze województwo, no a najważniejsze, nie jest nowicjuszem, to nie jest człowiek w wieku 30 lat bez doświadczenia życiowego. Ma już swoje doświadczenie, w wielu miejscach zajmował się administracją, zna problemy, po prostu wchodzi z marszu w tą schedę po panu wojewodzie Czubaku i mam nadzieję, że będzie realizował dobrze zadania, które będą na niego nałożone. Wchodzi z marszu, jak pan mówi, ale mówiło się nieoficjalnie, że od dawna zabiegał o to, aby objąć ten urząd. Słyszał pan takie głosy? Do mnie takie głosy nie docierały. Jak było w rzeczywistości, raczej trzeba by pytać pana obecnego jeszcze posła Kłosowskiego, zaś powiem w ten sposób, bez względu na to, jak było w rzeczywistości, oczywiście będziemy oceniać po efektach pracy. No, mam nadzieję, że nie będą przynajmniej nie gorsze od tego, którymi jakby może się poszczycić pan wojewoda jeszcze Czubak, a mówię, okres jest bardzo gorący, to opanowanie pandemii, to jakby cała odpowiedzialność, to jest najlepsze słowo, bo kompetencje mniej, ale mówię, że odpowiedzialność jest lokowana w urzędzie wojewody. Proszę zauważyć, że wojewoda ma tutaj możliwości z jednej strony sprawcze, ale jednocześnie koordynacyjne. I na przykład, no, jeśli ocenia się to, jak dany region jest, jak walczy z COVID-em, to głównie przedstawicielem tego regionu jest na przykład nie marszałek, ale właśnie wojewoda. No tak, bo wojewoda jest najwyższym namiestnikiem rządu w terenie, że tak to nazwę. Właśnie, reprezentuje rząd w terenie, koordynuje wszystkie jednostki, które są i jemu podległe, ale nie tylko. Przecież szpital kliniczny nie jest podległy wojewodzie, ale w tym zakresie, w którym mówimy właśnie o walce o pandemię, to wojewoda jest głównym odpowiedzialnym. I także od pracowitości, mówmy wprost, prostym tekstem, od pracowitości, zaangażowania zależy to, czy nie zabraknie. Aha, także od pewnej wizji, od możliwości przewidzenia tego, co się może dziać w województwie, zależy właśnie to, czy nie zabraknie łóżek, nie zabraknie łóżek covidowych oczywiście, czy nie zabraknie respiratorów. To proszę zauważyć, no to są to informacje powszechne. To do nas przyjeżdżają pacjenci z Bielska-Białej, ale to nie my wysyłamy pacjentów do Bielska-Białej. To ostatnia wiadomość. Czyli to my mamy rezerwy w tym zakresie. My jesteśmy dobrze zabezpieczeni jako województwo. Mówi pan tak dużo o pracy wojewody i tak sobie pomyślałam, że właściwie nie było chyba jeszcze w Polsce od czasu transformacji takiej sytuacji, jak mamy teraz. Oczywiście pandemii nie było nigdy wcześniej, ale wojewoda jako ramię rządu w terenie nadzoruje straż pożarną, nadzoruje policję, nadzoruje inne jednostki podlegające pod rząd, ale takiej sytuacji, tak dużej koordynacji tych wszystkich służb jeszcze nie mieliśmy chyba w historii. To jest prawda właśnie. Dlatego ja mówię o tym, że obowiązki wojewody, no to takie zwykłe, nazwijmy, bieżące, one przecież w dalszym ciągu są. No, zdarzają się wypadki, zdarzają się sytuacje kryzysowe, nie daj Boże jakieś podtopienia i tak dalej, zagrożenie powodzią. To w dalszym ciągu jest. Do tego dochodzi nadzór nad samorządami. Tutaj w województwie opolskim on ma jeszcze jedno, nie wiem jak to nazwać, specyfikę. Nasze samorządy, no i zarówno samorząd wojewódzki, jak i część samorządów lokalnych, to są samorządy, które dużą
mów prostym tekstem. Duży udział ma mniejszość niemiecka. I nadzór nad tego typu samorządem jest specyficzny. A dlaczego? On jest inny niż w innych częściach Polski. Znaczy, jeszcze jedno województwo jest takie, mianowicie województwo podlaskie, gdzie jest dużo mniejszości. Tam jest to mniejszość głównie białoruska, ale także litewska. Otóż w przypadku tego typu samorządów, to znaczy dużą ilością mniejszości, ja nie mówię, czy to jest złe, czy dobre, te funkcje nadzorcze są nieco inne. Znaczy, one są szersze. Troszeczkę szersze niż w przypadku, nazwijmy to, zwykłego województwa, nie wiem, łódzkie, kujawsko-pomorskie i tak dalej. A w jakim sensie szersze? Pamiętajmy o tym, że wojewoda jest przedstawicielem państwa w terenie. To jest najwyższy urzędnik w terenie, no, na terenie województwa, który jest przedstawicielem państwa, reprezentuje państwo. Na przykład w zakresie tego, co mnie na przykład interesuje, polityki historycznej. To, że wojewoda Czubak włączył się w ten pomysł mój i przede wszystkim on był odpowiedzialny za realizację, ale także za wziął na siebie tę realizację, ale także nasz oddział IPN-u, znaczy nasza delegatura IPN-u, mianowicie szlak pamięci Marszu Śmierci. No to tylko w województwie opolskim mogło być, ale to także jest kwestia związana z pamięcią historyczną. My mamy w województwie opolskim wiele takich miejsc, gdzie wojewoda ma, mówię, podwójną rolę. Z jednej strony koordynuje i nadzoruje, ale z drugiej strony jest przedstawicielem państwa. I to mówię, to jest chyba tylko w dwóch takich naszych województwach, mianowicie w podlaskim, w opolskim, no być może nieco także w podkarpackim. No a teraz dochodzi, no to w całym kraju oczywiście i na świecie, dochodzą kwestie pandemiczne. Tutaj jakby, no mówmy wprost, wynika, znaczy z tego, jaki jest skład osobowościowy, osobowy, jakie są predyspozycje danej osoby, na ile jest odpowiedzialna za zarządzanie, bo przecież nie wszystko musi robić sam dana osoba, bo to nie musi być mężczyzna, ale ważne, od jego zaangażowania, jego wprost pracowitości, poświęcenia czasu i w pewnym sensie no, przewidywania skutków swoich działań, wynika to, że właśnie w niektórych regionach jest gorzej, a w niektórych regionach jest lepiej. Oczywiście to także od wielu innych czynników zależy. No, to, czy społeczeństwo jest, no, nazwałbym to przewidujące, nosi maseczki i tak dalej, i tak dalej. Ale to, że w naszych szpitalach covidowych są jeszcze miejsca i my możemy pomóc na przykład Czechom, o czym się mówiło, czy też możemy pomóc naszym innym szpitalom, bardziej obciążonym, no mówię, te ostatnie przykłady, choćby ten z Bielska-Białej, to tylko no, o kim to świadczy? Przecież nie o rządzie jako całości, bo to już są kwestie związane ze specyfiką regionu. To świadczy właśnie o urzędzie wojewody. Wspomniał pan o szpitalach covidowych, o tych szpitalach porozmawiamy za chwilę, teraz króciutka przerwa. W południowej loży radiowej gości dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński, który wspólnie z posłanką Katarzyną Czocharą i posłanką Violettą Porowską zorganizowali dzisiaj konferencję Stop Hejtowi Opozycji wobec szpitali tymczasowych i rezerwowych. Panie senatorze, skąd taki apel dzisiaj? No niestety tak się złożyło, że zarówno na szczeblu centralnym, jak i niestety u nas w województwie była pewna fala, mam nadzieję, że to już się jakby nie przytrafi ponownie, pewna fala hejtu, krytyki związanej z samą ideą szpitali tymczasowych, szpitali rezerwowych. Po prostu opozycja, jak to zwykle, opozycja totalna, nic nie pasuje. No i czasami to totalnie nie pasuje, że szpital jest, a potem totalnie nie pasuje, że szpitala nie ma. No, brak właśnie takiej myśli, nie wiem, która by planowała na kilka miesięcy do przodu, przewidywała pewne zjawiska, prowadzi do tego, że to potem dochodzi do sprzeczności. No i w tej chwili na przykład słyszę, znaczy może nie tyle, że słyszę, ale czytam, że pan poseł Zębaczyński wypowiedział się na jednej z konferencji prasowych i określił ten szpital właśnie, przed którym mieliśmy swoją konferencję prasową, mianowicie szpital tymczasowy CWK, jako covidowe widmo. W dodatku jeszcze wojewoda Adriana Czubaka. Przyznam się, że nawet nie wiem, o co chodziło panu posłowi, no ale pewne rzeczy nie powinny być po prostu poddawane krytyce. Walka o zdrowie i o życie obywateli, walka o zdrowie i o życie naszych mieszkańców, współmieszkańców, to są czasami, nie wiem, nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele, członkowie naszych rodzin, nie powinna podlegać walce politycznej. Nie powinna być metodą, nie powinno się jej używać do walki politycznej. No,
Ja na konferencji zresztą użyłem przykładu. No, jeśli na przykład tenże szpital tymczasowy w listopadzie, bodajże 30 listopada, gdy był oddawany do użytku, to tam uczestniczył w tym też marszałek Buła. I marszałek Buła, przecież nie z naszej bajki, bo także z Platformy Obywatelskiej, przekazał, w ogóle cały zarząd województwa przekazał na stworzenie szpitala tymczasowego 6 milionów złotych. Uczestniczył w jego otwarciu, przysłużył się dobrze dla Opolszczyzny i jej mieszkańców. To tak należałoby sytuować opozycję. Tak się powinna zachowywać. Tam, gdzie można pomóc. Tam, gdzie ma dobry pomysł, przedstawić. A nie totalnie krytykować wszystko w czambuł. I potem czytam gdzieś, mówię na którymś z mediów, no, frazę pana posła Michała Szczerby, też słynnego, tym razem już centralnie. 500 milionów na budowę szpitali, które nie są używane. Wiecie państwo, no, włos się jeży na głowie. No przecież wiadomo, że szpitale tymczasowe trzeba było skonstruować, zorganizować, wyposażyć, przede wszystkim ściągnąć kadrę do nich, bo było wiadomo, że pojawią się następne fale pandemii. No to jak ja słyszę tego Szczerbę biednego, to tak mi się wydaje, że on, gdyby było wezwanie karetki pogotowia, to on by zaczął organizować przetarg na kupno tej karetki, żeby miała 3 dni na dojechanie, czy tydzień na dojechanie do tego chorego. No, inny przykład mi się, proszę państwa, nie rzuca w ogóle. No, to jest najlepsze, jak można określić to, co ten pan proponuje. No, nie można było zrobić wcześniej szpitali, dlatego, bo wtedy nie były potrzebne. A to, że będą potrzebne, zresztą to widać teraz na tych przykładach, no na Opolszczyźnie także, to tego już ten pan nie przewidywał. No, zostawmy może już to, bo mówię, rozmowa o, to trzeba to raz powiedzieć, ale tylko raz, wystarczy. Rozmowa o działaniach opozycji w tych sytuacjach krytycznych jest po prostu bezcelowa. Jak nie mają nic do powiedzenia, siedzą cicho po prostu. Nie zajmują... No ale to państwo organizowali konferencję na temat tego, no tak, co opozycja. Ale to była reakcja na to, co się dzieje. No nie można tego zostawić bez reakcji. Proszę państwa, no to niestety dochodzi do części uszu i ktoś może sobie zadać takie pytanie. No po co zbudowano te szpitale tymczasowe, zorganizowano wcześniej? Może się pospieszono, może na darmo pieniądze były wyrzucone. No właśnie po to. Po to, żeby można było przywieźć karetkę chorego. Nawiasem mówiąc, w trakcie konferencji, tuż przed nią, jedna z karetek zajechała właśnie do CWK i przywiozła następną osobę, która wymaga hospitalizacji. No ale panie senatorze, faktem jest, że jest 150 łóżek, w tym 37 łóżek ojomowych w tym szpitalu tymczasowym w CWK, ale sam dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera, który nadzoruje to działanie szpitala w CWK, mówi, że jest 150 łóżek, ale łóżka same nie leczą i trzeba mieć personel medyczny, który zabezpieczy funkcjonowanie tego szpitala. Czy wszystkie Dobrze. Łóżka są wykorzystywane, mogą być wykorzystane, patrząc na personel, który jest w tej chwili w szpitalu w CWK? Wiem, że są takie potrzeby. Wiem, że są takie potrzeby. Nawiasem mówiąc, to nie tylko u nas, nie tylko w naszym szpitalu. Może u nas one są bardziej widoczne, no bo jednak u nas lekarzy procentowo, czy też w ogóle ilościowo, no województwie jest mniej. Chociaż teraz to już nie ma większego znaczenia, bo wiem, że są ściągani medycy spoza województwa. Ale właśnie, już widzę zadanie dla opozycji. Proszę pamiętać, że większość szpitali w województwie opolskim, tych zwykłych, czy nadzwykłych, no nie covidowych nazwijmy to, to są szpitale, które są nadzorowane przez polityków, oczywiście luźno nazwijmy to nadzorowane, ale jednak organami założycielskimi są te jednostki samorządu, których większość mają politycy opozycji. Zarówno w sejmiku, proszę zauważyć, jak i w szpitalach powiatowych. No więc być może tutaj się wykazać, zaapelować do medyków, przeprowadzić rozmowy, żeby się zgłaszali do szpitala tymczasowego. No, proszę państwa, prośba o pomoc, którą wyraża starosta bezpośrednio z danego terenu, czy też marszałek w stosunku do szpitali, do jednostek, które są podległe samorządowi wojewódzkiemu, to jest inna prośba niż prośba, no nie wiem, senatora Czerwińskiego czy posła, który głównie jednak działa w Warszawie. Tak też można. Też można w ten sposób pomóc. Wiemy, gdzie są wąskie gardła, oczywiście. No, najbardziej wąskim właśnie jest brak kadry, bo żeby lekarz stał się osobą, która może nadzorować, no to już takie łóżko covidowe, czy pacjenta chorego, no to jest
5-6 lat co najmniej. No tak jest po prostu, tego nie zmienimy, ale to wcale nie znaczy, że musimy, nie wiem, załamywać ręce i nie działać w tym zakresie. To, co może zrobić rząd, zrobił. Uproszczenie nostryfikacji dyplomów po to, żeby ściągnąć lekarzy z zagranicy. Kwestie związane ze studentami medycyny. No ale także odpowiedzialne za to są także samorządy. Tak jak powiedziałem, tutaj współdziałanie będzie bardzo mile widziane. Jeszcze na koniec naszej rozmowy, bo na ten temat się właściwie umawialiśmy. Nowy Ład w sobotę został zaprezentowany. Właściwie 10 jego filarów, między innymi plan na zdrowie, uczciwa praca, godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom w centrum życia, Polska nasza ziemia, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, dobry klimat dla firm, czysta energia, czyste powietrze, Cyber Poland albo Cyber Poland 2025 oraz Złota Jesień Życia. To na razie takie hasła, te 10 filarów. 20 marca mają być przedstawione szczegóły. Czy państwo, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, znacie może już te szczegóły? 100 stron tekstu. Z tego ja nie widziałem tego, że muszę się przyznać. Będę tak jak i państwo czekał na jego publikację, prezentację. Pamiętajmy o jednej kwestii, już nie mylili dwóch rzeczy, bo teraz się też pojawiają w świadomości jakby społecznej pojęcie Krajowego Planu Odbudowy. Mhm. Czym innym jest Nowy Ład? Nowy Ład jest to, to jest Nowy Ład, który prezentuje Prawo i Sprawiedliwość. To nawet nie jest program rządowy. Otóż oczywiście będzie realizowany także przez rząd, póki to będzie rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Otóż jest to w pewnym sensie pełnoobszarowy program rozwoju kraju. I to we wszystkich dziedzinach, i społecznej, i gospodarczej, każdej, w której można sobie wyobrazić, bo te 10 filarów to są przykładowe kwestie, więc on będzie dotykał każdego z nas, no i będzie realizowany przynajmniej kilka lat. No miejmy nadzieję, że zdążymy większość jego jakby postanowień wypełnić przed wyborami w roku 2023. Zaś Krajowy Plan Odbudowy jest to jeszcze coś innego, mianowicie to są to, co musieliśmy złożyć do w Unii Europejskiej, konkretnie w Komisji Europejskiej. On w tej chwili jest konsultowany, czyli jest następny etap jakby jego opracowywania, jest konsultowany przez organizacje społeczne, przez przedsiębiorców, także przez samorządy, chociaż na wejściu już samorządy dawały swoje propozycje. Na przykład z tego, co wiem, to Samorząd Województwa Opolskiego podaje 14 takich dużych obszarów realizacyjnych, inwestycyjnych przekazał w momencie, kiedy ten nowy Krajowy Plan Odbudowy był, no, nazwijmy to, dopiero formułowany. To był lipiec tamtego roku. I teraz w momencie, kiedy Unia Europejska, konkretnie Komisja Europejska, ten plan zaakceptuje, to w tym momencie on stanie się jakby takim scenariuszem wydawania specjalnych pieniędzy. A te pieniądze znajdą się z Funduszu Odbudowy, który będzie tworzony poprzez gromadzenie albo przez podatki, nowe podatki europejskie, albo przez nazwałbym to pożyczki, bo to jest chyba najlepsze określenie, które Komisja Europejska będzie mogła w przyszłości zaciągać. I zgodę na to będziemy wydawali w momencie, kiedy będzie ratyfikacja, i o tym też się mówi, ratyfikacja decyzji o zasobach własnych. Czyli trzy pojęcia, które one się ze sobą w tej chwili niestety troszeczkę mieszają. Decyzja o zasobach własnych, to będzie ratyfikowane. Mam nadzieję, że w miarę szybko. I to ma służyć, będzie umożliwiać uruchomienie narzędzi, które ściągną nam pieniądze, a właściwie Komisja Europejska ma je ściągnąć, pieniądze, które będą przekazywane poszczególnym krajom do realizacji ich krajowych planów odbudowy. To są pieniądze europejskie, zaś Nowy Ład, no to jest bardzo szeroki program, oczywiście także po części realizowany z funduszy europejskich, ale realizacja tego nie opiera się tylko na funduszach europejskich i nie tylko na funduszach z funduszu odbudowy, bo także z normalnego budżetu europejskiego, a także oczywiście ze środków krajowych. Tak to się, te pojęcia są ze sobą i ani Krajowego Planu Odbudowy, ani Polskiego Nowego Ładu my nie będziemy głosować, bo to jest o tyle ważne. Mogą być ustawy, które będą realizowały na przykład Krajowy Plan Polski Nowy Ład, ale
to już będą poszczególne kwestie, nazwijmy to wąskie, szczegółowe. Wykonawcze, nie będzie głosowane, te dwa dokumenty nie będą w żaden sposób ani głosowane, ani nazwałbym to. One mogą być oczywiście dyskutowane, konsultowane, ale nie będą podlegały procedurze demokratycznej w Sejmie i w Senacie. O. Dziękujemy bardzo za to wyjaśnienie. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński był gościem południowej loży radiowej. Dziękuję również. Dziękuję. Parlamentarny poniedziałek.